Cześć, witam Was gorąco z Warszawy. Jesteśmy na konferencji Kruger & Matt, gdzie został zaprezentowany najnowszy smartfon polskiej firmy, bo zaznaczam, że to jest firma, polska marka. Jest to smartfon Life 3, czyli flagowy model, oczywiście z Androidem. No i pokrótce, ekran IPS marki Sharp, to było też zaznaczone kilkukrotnie na konferencji, 5 cali, rozdzielczość oczywiście Full HD. Jeżeli chodzi o procesor, to Qualcomm Snapdragon 615, nie jest to oczywiście najlepszy możliwy smartfon, procesor Snapdragona, bo nie jest to 800, ale podobno wydajność jest całkiem w porządku. Android 5.0 Lollipop z możliwą aktualizacją do 5.1 po OTD, czyli nie musimy tutaj przewodów podłączyć, wszystko się będzie dziać automatycznie poprzez Wi-Fi. 2 giga pamięci RAM, to też jest ważne zaznaczenie, pamięć wytrzymała 16 mega, oczywiście LTE, no i co ważne, dual SIM. Podobno spory nacisk jest położony na kamery. Z tyłu 13 megapikseli, oczywiście z diodą doświetlającą, a z przodu, co ciekawe, 8 aż megapikseli. No i bateria to jest coś, co mnie najbardziej zastanawia i ciekawi, czy będzie tutaj faktycznie wydajnie chodził ten telefon na baterii, bo to jest aż 3050 mAh, jak na taki mały w sumie smartfon 5-calowy, bo dzisiaj już mówimy o 5-calowych rozmiarach ekranu jako o małych, to naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Mamy w tej chwili 56% baterii, niby według obliczeń Androida pozostało 22 godziny. Smartfon chodzi, jak widać, całkiem w porządku. Ekran pobiera 12, Wi-Fi 8, tryb gotowości 6 i tak dalej. No trzeba by to przetestować w codziennym użytkowaniu. Jeżeli chodzi o elementy fizyczne, to na prawej krawędzi znajduje się przycisk blokady ekranu plus regulacja głośności. Z lewej strony krawędź pozostaje pusta. Na górze mamy gniazdo audio 3,5 mm jack, a na dole przynajmniej w teorii dwa głośniki. Nie wiem, czy jedna to jest atrapa, czy nie, to nie było powiedziane. No, powiedzmy, że dwa głośniki i oczywiście gniazdo micro USB. No ekran naprawdę ma całkiem fajne i spore kąty widzenia. Jest to oczywiście jednostka IPS, więc jest całkiem wyraźna. Tak wygląda, jeżeli chodzi o pełną ostrość. Można by tutaj, nie wiem, czy coś w galerii będzie. Jest to oczywiście zupełnie czysty Android, więc to jest jakby spora zaleta tego urządzenia. To znaczy nie ma tutaj preinstalowanych przez producenta żadnych dziwnych i niepotrzebnych programów, przez co ten smartfon będzie chodził naprawdę, naprawdę świetnie, przynajmniej dopóki go nie zaśmiecimy jakimiś swoimi programami. Także za wiele tutaj do pokazania nie ma. Jeszcze zobaczymy ten aparat, jakie on faktycznie zdjęcia robi. Rzeczywiście za dużo nie odwzorujemy tutaj. Aplikacja typowo androidowa, tutaj możemy sobie w taki sposób przeciągając do góry wybrać opcje. Mamy na przykład, no możemy więcej opcji zobaczyć sobie, jak tutaj to wygląda. Tak? 13 megapikseli, czyli wszystko jest ustawione na maksymalną tutaj możliwość. No i przedni aparat, czyli to coś, co jest ciekawe, czyli właśnie 8 megapikseli. Sobie zobaczmy, jak wyglądają szczegóły na tych. No tutaj nam się trochę, jeszcze raz może zdjęcie zrobimy, bo nam się trochę nie złapała ostrość, dobrze? No i teraz sprawdzimy. Możemy sobie oczywiście bezpośrednio do galerii przejść. Sprawdzamy sobie ilość szczegółów. Czy odczytamy napis z tyłu? Odczytamy. Tu jest troszeczkę słabe oświetlenie, to znaczy takie nie do końca przyjazne aparatom, a jak widać całkiem się dobrze spisało. Te napisy gdzieś tam na końcu, one się znajdują może od nas 3 metry, to są jak najbardziej do odczytania wszystkie szczegóły. Zobaczmy jeszcze sobie to zdjęcie z przedniej kamerki. O, jak widzicie, no tutaj również, tu już troszeczkę gorzej faktycznie, ale całkiem i tak jest jasne, pomimo tego, że slow motion, jakby się uprzeć, można by było przeczytać. Więc całkiem szczegółowy. Tak więc tak on wygląda. Jeżeli chodzi o obudowę, ona jest oczywiście wykonana z tworzywa sztucznego. Nie wiem, w którym miejscu tu się nawet ją... O, tutaj mamy przy krawędzi, możemy ją sobie zdjąć. Albo i nie. Dosyć trudne to będzie. No w każdym razie wersja dual SIM się znajduje pod spodem. Już nie będę tego, żeby nie było, że coś się zdarzyło. Także to tyle. Smartfon Life 3 jest naprawdę lekki, poręczny, opłowy kształty sprawiają, że naprawdę solidnie leży w dłoni, dzięki czemu pokładamy duże nadzieje. Zobaczymy, jak to wyjdzie potem w późniejszych testach. Jak na razie myślę, że pozytywne wrażenie po tej konferencji. Kruger & Matt Life 3 to był taki krótki hands-on. Dzięki strasznie za uwagę, no i do następnego filmu. Na razie.